Tak, mamy w Polsce systemowy, strukturalny problem z nadużywaniem tymczasowego aresztowania. Te areszty trwają przede wszystkim za długo. Nie trzeba by szukać daleko, chociażby na Litwie wygląda to dużo, dużo lepiej. Tam tymczasowe aresztowanie jest wyjątkiem, u nas niestety jest regułą. I nawet teraz Europejski Trybunał Praw Człowieka bada taką grupę wyroków Burża przeciwko Polsce. No i Komitet Ministrów Rady Europy zastanawia się nad tym, czy Polska te wyroki wykonała. W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nie wykonała i potrzebne są głębokie zmiany systemowe, żeby z tą sprawą sobie poradzić. I powiedzmy sobie również, że ten problem narasta w Polsce w ostatnich latach w odniesieniu do przedsiębiorców.